Siema, witam was w kolejnym odcinku, tym razem nie nad jeziorem, ale w domu. I dzisiaj chciałbym pokazać, jakich zapachów używałem do połowów linów. No tutaj przy sobie to akurat mam cztery zapachy. No i pokażę wam. Pierwszym zapachem to jest nut, który no niedawno jeszcze używałem. Chyba z tym zapachem to ostatnie dwa liny złapałem. No i po prostu to jest atraktor, dodaje się do karmy i się rozmiesza i się rzuca, żeby pachniał. I ten zapach jest bardzo dobry na lina, na przykład miodowy, jak na karpia. No. Kolejny zapach to jest taki karpiowo-linowo-karasiowy, ale to chyba, zaraz zobaczę, jak to pachnie. No ja nie wiem, bo tu nie pisze zapachu. Nie wiem, tak po prostu taki jakby podstawowy na karpia, lina i karasia. Go tak często nie używałem, ale coś się sprawdzą. Też się sprawdzą. O, tutaj to położę, no. Bo lin to lin, wiadomo jaka to jest ryba, obrędna. No i tutaj mamy takie, o, też atraktor fiderowy na leszcza, karpia, płoci, karaś. Akurat nie na lina, ale też dawałem atraktor i też na lina jest. Też taki jakby, zaraz zobaczę. Taki jakby też podobny do tego miodowego i też bardzo dobry. I tutaj taki bonusowy to jest waniliowy. Też wiadomo na karpia, leszcza czy nawet lina. Jeszcze bonusowe zapachy, których nie mam niestety, bo nie mam niestety, bo już zużyłem i opakowania wyrzuciłem, ale bardzo dobry, który mi się sprawdził, jest też marcepanowy na lina, karasia chyba. I jeszcze taki, może wstawię do tego, do opisu link do tego zapachu, ale jeszcze jest taki zapach jakby taki czekoladowy. No taki podstawowy, linowy, karasiowy. On mi się bardzo dobrze sprawdził. Ja go chyba dwa razy kupiłem, czy trzy, i za każdym razem z linem wracałem. Czyli no niektóre wypuszczałem, niektóre brałem, więc no. Ten zapach mi się bardzo dobrze sprawdził, chyba najlepiej, ale go tutaj nie mam. Niestety, no. Także na te zapachy, które pokazałem i o których powiedziałem. Podkarmiałem, po prostu dawałem do karmy i rzucałem i lin przychodził po prostu. To są atraktory zapachowe, które według mnie, no u mnie, na moim, na, tam gdzie chodzę na ryby, się bardzo dobrze sprawdziły po prostu, no i bardzo dobrze się sprawdziły, bo są dobre, no, te atraktory. I to tyle w tym odcinku. Jeszcze będę chciał zrobić odcinek z najprostszego zestawu na bata, na które sam łapię i sam złapałem na przykład, ups, i sam złapałem na przykład liny to bardzo prosto się robi, w 2 minuty ten zestaw, czy nawet 5, więc no, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam pomogłem, więc jak już na lina, to te tak średnio, jak już na lina, to miód, marcepan lub taki podstawowy czekoladowy. No te też mogą być, ale te tak średnio mi się sprawdziły, ale najlepiej to miód po prostu, marcepan, czekolada. No i to tyle. Wszystkie chyba. Jak jeszcze sobie przypomnę, to napiszę w przypiętym komentarzu najwyżej. Sobie było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie. Jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.